Witam Was bardzo serdecznie w Insightach, czyli krótkich, zawsze merytorycznych i spontanicznych wglądach, które jako inspiracja pojawiają mi się w zależności od tego, w jakim miejscu jestem i co aktualnie robię. Cieszę się, że przeżyłem. Tym razem nie było to nic zagrażające życiu, chociaż z całą pewnością zagrażające mojej wytrzymałości. Byłem na testach wydolnościowych w Sports Lab. Cóż za fantastyczne miejsce do tego, żeby sprawdzić, w jakim stanie jest Twoja kondycja. I moi drodzy, to jest temat dzisiejszego insightu, który brzmi, czy jesteś proaktywny, czy reaktywny. Proaktywność jest podejściem do życia. Jest związana z faktem tego, że każdy z Was, niezależnie od tego, jak się czuje i co robi, zmierza konstruktywnie do tworzenia rzeczywistości, w której chce docelowo funkcjonować. Proaktywny to jest ktoś, kto chce być bogaty, a reaktywny to jest ktoś, kto nie chce być biedny. Weźcie pod uwagę, że bogactwo to nie jest brak biedy. Brak biedy to może oznaczać zapłacenie rachunków, a bogactwo posiadanie milionów. Proaktywny jest ktoś, kto chodzi do lekarza nie dlatego, że się źle czuje, po to, żeby zlikwidować symptomy choroby, a później wrócić do starego stylu życia, który jest nieadekwatny, niezdrowy i znowu czekać do momentu, gdy już będzie za późno i pójść do lekarza rozwiązać problem, ale proaktywny jest ktoś, kto chodzi do niego systematycznie na badania okresowe, po to, żeby sprawdzać, co się dzieje z jego krwią, co się dzieje z jego ciśnieniem, w jaki sposób funkcjonują jego organy wewnętrzne i po to, żeby najzwyczajniej w świecie systematycznie ulepszać swoje funkcjonowanie. Proaktywność w kontekście związków polega na tym, że codziennie profilaktyczne dajesz swojemu partnerowi czy swojej partnerce buzi, przytulasz ją, rozmawiasz na temat tego, co się wydarzyło, przez kilka chwil dajesz komplementy, przez kilkanaście minut rozmawiacie o tym, co się wydarzyło w ciągu dnia, w jaki sposób się czujecie, co się pozmieniało, a reaktywność polega na tym, że tylko ze sobą rozmawiacie w chwili, gdy przechodzi kryzys i jest jakiegoś rodzaju kłótnia. Konstruktywne, proaktywne podejście do życia odróżnia tych, którzy sukces odnoszą, od tych, którzy reagują tylko i wyłącznie na problemy w chwili, gdy one się pojawiają. Niestety większość Polaków chodzi do lekarza dopiero w momencie, gdy coś się z nimi dzieje. Aż 50% Janów Kowalskich ma nadciśnienie i o tym nie wie. W momencie, gdy się dowie, to już będzie bardzo późno i dokonanie później zmian będzie możliwe tylko za pomocą tabletek. Ja proponuję zupełnie innego rodzaju podejście do życia. Moi drodzy, zacznijcie być proaktywni, zadajcie sobie pytanie, w którym miejscu swojego życia możecie zadbać o to, żeby skonstruować rzeczywistość docelową. Ja nie chcę nie być chory, ja chcę być zdrowy. Zdrowie oznacza dla mnie nie brak choroby, ale witalność, ale siła, ale energię. I dzięki tym badaniom, które dzisiaj były tutaj przeprowadzone, na tych sprzętach, które tutaj oglądacie w chwili, gdy biegałem sobie przez dobre kilkanaście minut, testując moją aktualną wytrzymałość, dzięki temu dowiaduję się, na jakim poziomie kondycji aktualnie jestem, co mogę ulepszyć, dowiaduję się, jakie dyscypliny sportu są teraz dla mnie odpowiednie, w jaki sposób ulepszyć pracę mojego mięśnia sercowego i to wszystko doprowadza mnie do tego, że jestem później zdrowszy. Dokładnie to samo będę robił w kontekście pieniędzy, dokładnie to samo będę robił w kontekście życia. Skoro możemy mieć życie wyjątkowe i konstruować je, żeby było spektakularne i żebyśmy byli naprawdę z niego zadowoleni i szczęśliwi, to po co myśleć tylko w kategoriach ja nie chcę mieć problemów. Nie mieć problemów to są niskie standardy. To jest tak jakby kobieta powiedziała o swoim mężczyźnie, cieszę się, że mój facet nie pije, w związku z czym jest super mężem. Nie, super mąż to jest ktoś zupełnie inny. Super życie to jest coś zupełnie innego niż nie manie życia, które jest kiepskie. Więc bądźcie proaktywni. Jesteście proaktywni? Oto insight na dzień dzisiejszy. Ulepszcie te fragmenty swojego życia, które możecie. Do następnego razu. Dziękuję. Cześć.